rusza EN57 do Grodziska Mazowieckiego i znowu będziemy mieli koncert. I tak znika kibelek w stronę zachodzącego słońca. I tradycyjnie zajrzymy, co jest na torach postojowo-odstawczych. Mamy kilka składów, dokładnie 3. I naszego pięknego kibelka. Rusza ED250 do Gliwic. Jedzie pociąg osobowy do Dęblina. EN57 AKM. Pociąg jedzie na trasie Piaseczno-Dęblin. Tuż obok flirt ER75 do Siedlec. Podstawi się i za chwilkę pojedzie. ED250 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego jako pociąg Express Intercity Premium. PKP Energetyka ponownie przejeżdża Drezyna. Wjeżdża pociąg TLK Widztwórz ze Świnką EP08008, Warszawa Wschodnia, Kraków Główny przez Centralną Magistralę Kolejową. Rusza TLK Widztwórz. Pociąg osobowy ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej oraz skład WKD
do Podkowy Leśnej Głównej. Intercity Kujawiak z Łodzi Fabrycznej do Bydgoszczy Głównej. ED-161-013. Flirt Kolei Mazowieckich do Zielonki. Relacja Sochaczew Zielonka. A ja poluję aktualnie na odjazd Radomiaka z widoczną tutaj gamą. Wyrusza impuls Newag na linii S1 do Pruszkowa 35WE006. W końcu przyszła kolej na odjazd gamy z Radomiakiem. Pociąg osobowy przyspieszony Radomiak jedzie z Warszawy Wschodniej do Skarżyska Kamiennej, czyli dojeżdża do województwa świętokrzyskiego. A tu mamy skład Kolei Mazowieckich, który czeka na torach postojowych. A tu mamy kolejny i kolejny. Jedzie kibelek do Otwocka. Który wystartował z Grodziska Mazowieckiego. I towarzyszy mu również Elf na linii S2 do Sulejówka. I daje głos również kibelek do Żyrardowa, czyli Alicja. A ja się już czaję na nagranie składu z Żyrardowa do Siedlec, czyli pociąg piętrowy z EU47-001. A na dalszym planie, niczym przyczajony tygrys, ukryty smok, jest skład Intercity Kijev Express, bardziej znany jako Intercity Lejs, gdyż wozi głównie powietrze. I tenże Kijev Express z Griffinem EU160-017-007 odstawia się. Wagony drugiej oraz pierwszej klasy, brak wagonu barowego tudzież restauracyjnego i po bardzo krótkim postoju pociąg osobowy z Żyrardowa do Siedlec opuszcza Warszawę Zachodnią. Koleje Mazowieckie, Warszawa Wschodnia, Piaseczno. Kilka minut temu jechał skład do Góry Kalwarii, dlatego nie za bardzo rozumiem, jaki jest sens dawać aż dwie jednostki w tym pociągu, który jedzie tylko na trasie Warszawa Wschodnia-Piaseczno.
Intercity Kijev Express chyba chodził do jednej klasy, bo oba wożą głównie powietrze. Piękna sceneria, mamy stare zużyte podkłady, ale to nie przeszkadza podstawić się kibelkowi kolei mazowieckich do Sochaczewa. Dwa razy EN57 AKM. Wjeżdża Alicja do Grodziska Mazowieckiego. Znajduje się również ekspres Intercity Premium z Gliwic do Gdyni Głównej. Jest to ED250017. A na koniec przypominam, że rozkład obowiązuje do 6 listopada, więc później będą jakieś zmiany.